Siema, z tej strony. Ostatnio dostaliśmy trochę nowych informacji na 4. sezonu Monkey Kid i chciałem przekazać wam swoje przemyślenia oraz przedstawić, co może się wydarzyć w tym sezonie. Okej, więc wiemy, że na końcu 3. sezonu w ostatniej części Embrace Your Destiny dostajemy montaż z tym, co się działo z innymi postaciami po bitwie z Lady Bone Demon. A na końcu tego montażu widzimy, jak zwój, który po rozwinięciu ma 4 kolumny, w których znajdują się znaki zodiaków, i jednak w języku chińskim mogą również one oznaczać daty. A więc, moja teoria polega na tym, że w tym nowym sezonie MK i Paczka przenoszą się do przeszłości. I ma na to kilka argumentów. Po pierwsze, to co już mówiłem, a po drugie spójrzcie oficjalne wyglądy naszych bohaterów. W tych strojach bardzo przypominają swoich przodków. No, poza May, bo jej przodek w wędrówce na zachód był smokiem albo koniem, to raczej ubrań nie nosił. A jeśli idzie o MK, to jest ubrany jak Małpi Król, ale on przecież nie jest z nim spokrewniony. No chyba, że coś ich łączy. Ja nie mówię, że Oder są rodziną, ale popatrzmy na fakty. MK to jedyny człowiek, który podniósł legendarny Kimopio Króla, ale nigdy nie stało nam powiedziane, dlaczego on jest godny, żeby móc go podnieść. No popatrzcie, jedynie Mobi Król i Makak byli w stanie podnieść ki. Że Mobi Król dał radę, to nie dziwota, w końcu dał jego ki. A Makak sam siebie nazywał jego cieniem, więc to też ma sens. Czyli każdy, kto podniósł ki, ma jakieś konkretne połączenie z Sun Wukongiem. Więc według mnie ten sezon będzie doskonały, żeby przedstawić, dlaczego MK jest na tyle godny, by unieść ki. I tak, wiem, że Lady Bone Demon była w stanie podnieść ki, ale to za pomocą jej magii. Ale co, dał rady tylko dlatego, że zrobił jakąś tam rękawicę, więc no. A propos tej całej podróży w czasie. Skoro zakładamy, że przyczyni się do tego ten zwój, który ma na sobie te same symbole, które znajdują się na zaklęciach od Lady Bone Demon, to ja bym stawiał, że osoba, która uwięzi się MK i resztę przyszłości, to będzie albo zupełnie jakiś nowy antagonista, albo burmistrz. No bo patrzcie, był lojalny do końca do Lady Bone Demon, ale też po jej pokonaniu nie wiemy, co się z nim stało. Jeśli zaś chodzi o daty, w których nasi bohaterowie mogą się pojawić, to zapewne patrząc na zestaw 839, to pewnie jeden z przystanków będzie czas przed wędrówką na zachód i pewnie podczas wędrówki, no bo zakładam, że twórcy nie przegapią okazji, by nasi bohaterowie spotkali się z swoimi przodkami. No i pod koniec 3. sezonu Pixie, Tank i Sandy stawiali się nad swoimi przodkami. Sandy i Pixie wyglądają dosłownie tak samo jak swoi przodkowie, a Tank w finale 3. sezonu dosłownie używał mocy wielkiego mnicha Trupataki i to tak bez żadnego wyjaśnienia. Poza tym w nowym zestawie, który zadebiutuje w przyszłym roku, wygląda na to, że wygląd Kia się zmieni. Albo po prostu będzie jakiś nowy w serialu. Również dzięki nowo zapowiedzianemu zestawowi wiemy, że w końcu zobaczymy jakichś innych demonicznych królów poza DBK. A na mój ostatni argument powiem tyle. Na oficjalnym obrazku promocyjnym nie tylko jest ten zwój, ale poza tym świecą się na nim te daty. I na dodatek w tym nowym zestawie dali Mopią Królowi nowy wygląd, że przypominał się z wędrówki na zachód. Pomimo faktu, że jest już figurka z obecnych czasów, w którym jest swoim starym wdzianku. Ale ta wersja ma obrożę na swoim czole, którą specyficznie nosił podczas wędrówki. Dzięki za wysłuchanie mojej teorii. Również wielkie podziękowania to RVO Sketch, bo gdyby nie on, to chyba nigdy mi się nie skapnął, że jeśli chodzi o te symbole, to były znaki Zodiaku. Więc jeśli chcecie więcej fajnych teorii z Monkey Kidem, to zostawię link w opisie do jego kanału. Tymczasem dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!